Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem będzie to prezentacja polskiego ciągnika Ursus 912 z bezprzedniego napędu. Tak się prezentuje z zewnątrz. W sklepie jest ten mod, to jest 912, 2WD niby, 54 000. Dziwny wpis, edit. Kosztuje 54 000, dobra. Mam go zakupionego. Wygląda tak, co jest już widoczne na samym początku. Pierwszy błąd, kogut. Źle ustawiony indeks koguta. I podstawka modelu, bo tu widać, że są części z jakiegoś, z oryginalnej gry, te tutaj cięgna tylne do podnośnika. Dobra, wsiądźmy do niego. Odpalił. Teraz tak, spaliny ciemne nie są. W środku jakieś światła nie ma. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Tył się zaświecił. Tak, światła zwykłe. Mamy, zaświeciły się. Z przodu się ładnie świeci. Tutaj są góry halogeny, też się świecą, ale tak słabo dodane, jakoś dziwnie ustawione indeksy od tych świateł. I co najfajniejsze, świecą się kierunkowskazy na czerwono, tak jakby. Dodatkowo światła robocze są ustawione na postojówkach i no, góry się świecą. Czyli tak, zapalamy światła, mamy tył i przód i się świecą dodatkowe kierunkowskazy, ale wydaje mi się, że to jest czerwony kolor, nie pomarańczowy. Światła robocze i zaświecają, zapalają nam się postojówki i tylne robocze. Dobra, wyłączmy to. Lusterek brak. O, elektroniczny licznik nawet mamy w środku, widać. Wskazówka jakaś dziwna działa od czegoś, nie wiadomo od czego. Wychodzi to za od obrotów. Wskazówka od obrotów jest na wskazówce wody. I elektroniczny licznik. Teraz tak, co najlepsze, to miało być tylko z napędem na tył, ale mamy tutaj napęd na przód, bo podjechaniu do muru, jak widzicie, przednie koła też się kręcą do wciśnięciu klawisza W. Sprawdźmy zaczepy. O, nie z tej strony może. Przedni zaczep działa. Tylnego zaczepu niby niskiego nie ma, ale ja spróbuję tą przyczepę podczepić, ona się powinna gdzieś tam, jak nie będzie, to co nie będzie. Jest, podjechała się, ale, tak, ale zaczepiła się na górny zaczep. On powinna być się zaczepić na dolny, ale dobra, jest zmienione coś w zaczepach. I jedziemy zaczepić tą przyczepę na dolny zaczep. Ta się akurat przyczepiła normalnie. Jeszcze sprawdzimy odnośnik. Trochę za ciężki ten tłum do niego jest, no ale się podnosi. A jakieś te przeskakują całe te od zaczepu całe.
cięgna są tutaj, widzicie, ustawione na kołkach, ale na słożniach, ale jak się podjedzie i zaczepi, to one się przesuwają do tyłu, czy coś kiepsko model podstawił. To wszystko się przesuwa. No dobra, to by było na tyle. Prezentacja Ursusa 912 2WD niby. Ale coś tu 2WD nie wyszło. Zegarek mamy na teksturze, lusterek też. No trudno. Jakoś tam wygląda. To było na tyle. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kolejny Ursus, który tam stoi. Już za chwilę nagram. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.